Witam Was serdecznie, to już kolejny odcinek serii Dachowski pyta. Dzisiaj troszkę inaczej, bo bez wizji, bo szaleją wirusy i nie da się wszystkiego pokonać na raz. Ale to mam nadzieję nie przychodzi nam w super rozmowie, bo dzisiaj gościem jest... Tomek Garbacewicz, witam. Witam Cię Tomku serdecznie, z daleka do siebie dzwonimy. Tak, Szczecin, koniec świata, śmieję się, że przedmieścia Berlina. O, tak niektórzy nazywają, że to chyba jest prawdą, że bliżej masz do Berlina niż do Warszawy. Tak, na szczęście są fajne połączenia samolotowe, także wolę do Was latać niż jeździć. Okej. Okay. Ta, teraz jest tam A3, tak? A3? Nie wiem, to znaczy wiesz co, na konferencję jechałem raz autem i to był mój ostatni raz, chociaż kolega miał wymienić, ale nie, po prostu nie. A teraz drżeją wszystkie bramki, także tak, no można fajną promocję wyhaczyć wcześniej, także nie ma problemu. Okej, okay. Powiedz mi, bo ty nie pochodzisz ze Szczecina i jak patrzymy na twój życiorys, no to troszkę obierze świat. Tak, zgadza się. To spowodowane było, bo już osiadłem w Szczecinie tak naprawdę, piłką ręczną, którą trenowałem łącznie 12 lat, 7 zawodowo w Olsztynie, a także no, jak będziesz chciał oczywiście za chwilę to, że tak powiem, troszkę bardziej szczegółowo opowiem. Tak, pewnie dojdziemy do tego tematu, tak, ale tak. Skąd ten obierzy świat? Czy to jednak sport wymaga? Myślę, że jest to chyba wpisane w ten zawód sportowca ogólnie. No, ja mogę się wypowiadać tylko ze swojej strony, czyli piłka ręczna w moim przypadku. No tak mnie poprowadziło, to znaczy zacząłem właśnie w moim rodzimym mieście, czyli w Świebodzinie, natomiast tam tylko rok pograłem. Później chciałem troszeczkę do lepszego klubu się przenieść, więc to była Zielona Góra i to już było pierwsza klasa liceum, także to była odcięta pępowina od domu, od rodziców. No i zaczął się internat tak zwany, więc rok znowu tylko spędziłem w Zielonej Górze, po czym jakby dostałem możliwość pójścia dalej do Gdańska, do SMS-u, z czego naturalnie bardzo się ucieszyłem, że mogę skorzystać. No i kolejne 2 lata liceum to był już SMS Gdańsk. Z Gdańska znowu Olsztyn i w sumie przypadkowo Szczecin. Później to już zawodowo, jeśli chodzi o fizjoterapię, nie o piłkę ręczną. Chociaż tutaj taka króciutka przygoda w Szczecinie jeszcze miała miejsce, ale to może później rozwiniemy. Czy bardzo często jest tak, że byli sportowcy stają się fizjoterapeutami, ponieważ doznali kontuzji i stwierdzili, że to fajne leczyć innych? Czy w twoim przypadku było tak samo? Czy to kontuzja wybrała ci kierunek? Myślę, że absolutnie nie, ponieważ, ale tak, masz rację, no raczej słuchając twoich podcastów, nawet właśnie wiele osób tak mówi, związanych gdzieś tam ze sportem w przeszłości, że tak było. U mnie chyba trochę inaczej, aczkolwiek no jest to w jakiś sposób mocno powiązane. A piłka ręczna bardzo... Ale jednak wybór studiów to nie to, że miałeś kontuzję, tylko nie. To mama. Dokładnie, tak. Na szczęście nie byłem kontuzjogennym zawodnikiem, natomiast tak, taką kropką nad i, żeby zakończyć karierę, to w sumie tak, no to było moje kolano, ale absolutnie nie był to powód, dla którego powiedzmy nie mógłbym grać dalej, no bo oczywiście te operacje dzisiaj są robione rutynowo, można powiedzieć, szybka rehabilitacja, kilka miesięcy i wraca się do gry. Więc nogę jakby sobie sprawdziłem. I druga noga w urazie jak Milik. Na szczęście nie. Nie planuję. Nie planujesz? Nie. No wiesz co, Milik trochę dla mnie szybko wrócił, ale to nie będę się tu wypowiadał jako ekspert, ale myślę, że pewnej fizjologii nie powinniśmy przeskakiwać. Ale drugą rozwalił, nie tą pierwszą, to jest śmieszne. Tak, jakby pierwszą rozwalił, no to jeszcze rozumiem, że fizjologia, ale druga to myślę, że kolejny pech, nie? Tak, no coś w tym jest. Więc tak mniej więcej to wyglądało. To opowiedz tą historię, dlaczego fizjoterapia?
Dlaczego fizjoterapia? No okej, to taki w sumie też, nie wiem czy przypadek, to znaczy ciekawość do takich kierunków jakichś medycznych, biologicznych, gdzieś chyba właśnie po mamie odziedziczyłem. I pewnego wieczoru po prostu siedząc w domu rozmawialiśmy z mamą o tym, kim ja chcę zostać w przyszłości i ja tak naprawdę do końca liceum no, byłem w takim dylemacie. No i tak sobie myślałem przez dłuższy czas, skoro gram w piłkę ręczną, to pewnie pójdę jak większość moich znajomych zawodników na wychowanie fizyczne. Chociaż wtedy, pamiętam, był bardzo modny marketing i zarządzanie, co może by się przydało poniekąd. Nie no, w dzisiejszych czasach jest to pomocne. Tak, tak, bardzo. No tu jestem chyba samoukiem takim, ale... No więc jakby wiesz, tą drogą podążając mówię, okej, albo będę nauczycielem WF-u, co niekoniecznie mi się podobało, nie chcę absolutnie żadnego nauczyciela WF-u obrażać, natomiast no, chciałem coś dodatkowo, coś więcej jakby. Druga opcja, no to być trenerem, no i to mi przeszło na szczęście bardzo szybko, ponieważ jak już w Olsztynie zacząłem grać w Ekstraklasie, to 7 lat będąc tam miałem 8 trenerów, więc można szybki wniosek wyciągnąć, że trenerem się bywa tu i tam, tak jak i zawodnikiem. Tak, to jest takie śmieszne powiedzenie w piłce nożnej w Ekstraklasie. Nie czy cię zwolnią, tylko kiedy cię zwolnią. O. A tak, słyszałem. No coś w tym jest. Niestety ten rynek taki, który zatrudnia sportowca czy trenera, jest taki dosyć wymagający. I no niestety tak jest. Także ja absolutnie bardzo wcześnie się dowiedziałem, że bycie trenerem to jest w ogóle coś dla mnie. Ja podziwiam dobrych trenerów, ich umiejętności, doceniam, bo trzeba się do tego super nadawać, trzeba być taktykiem, trochę psychologiem dla każdego zawodnika, jeśli mówimy o drużynie. Także no, jest to ciężki kawałek chleba, żeby to utrzymać w ryzach całość, żeby to chodziło jak w szwajcarskim zegarku. Zgadza się, a powiedz mi, bo no jednak droga z Zielonej Góry, Gdańsk i potem Olsztyn dla młodego człowieka, szczególnie w dzisiejszych czasach, że jednak z tego co ja słyszę, to jednak dzieci zostają dłużej w domu. Czy dla ciebie to był gdzieś kłopot, żeby wyjechać i za sportem i za nauką do innego miasta? A wiesz co, jeśli chodzi o pierwszy krok, Zieloną Górę, to no miałem kompana ze Świebodzina, mojego dobrego kolegę, z którym gdzieś tam zaczynałem grać, także nie byłem sam totalnie. Natomiast pamiętam moment, kiedy no a to wszystko się działo wtedy z rodzicami, tak, za rączkę prawie, że jak mnie wprowadzili do pierwszego internatu w Zielonej Górze, który był zbudowany w latach 70. koło takiego malutkiego stadioniku, gdzie miały być jakieś tam dwutygodniowe zawody. I to był taki, dosłownie mówiąc, internat parterowy, tekturowy, zbudowany prawie że z tektury. Słyszeliśmy się między pokojami bez problemu, chociaż niekoniecznie ktoś chciał być słyszany. No to pamiętam, jak wszedłem do tego pokoju, to się rozpłakałem. Bo w późniejszym wieku może przeszkadzać. Tak, tak. Później, no i właśnie to było kilka metrów kwadratowych i 3 chłopa na tej powierzchni. Oczywiście teraz to wspominam wspaniale, super żarty i no, ten rok w Zielonej Górze to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Miałem bardzo fajną klasę w ogóle w liceum, chociaż to nie była klasa o profilu sportowym, ale humanistycznym. No ale nie miałem z tym jakiegoś problemu. No wiadomo, zderzenie z taką rzeczywistością gdzieś tam na początku, tak? Trochę, ale chyba się szybko przyzwyczaiłem i to było też u mnie tak stopniowo, bo jeśli byłem w Zielonej Górze, no to do Świebodzina mamy 45 kilometrów, więc wtedy jeździliśmy co weekend do domu. W Gdańsku już było trochę rzadziej, bo powiedzmy raz w miesiącu. Dusz. 300, 400? Tak, 420, 30, coś takiego i Olsztyn niby na mapie dalej, ale 450, więc mniej więcej podobna odległość do Świebodzina, także no, a w Olsztynie to już byłem, wiesz, zawodnik taki
odświętny w domu, nie? Także to tak okay. wyglądało. Hotel? No, można tak powiedzieć, tak. Olsztyn, studia fizjoterapii, czy, no bo tam grałeś, mhm. Da się naprawdę pogodzić granie na poziomie chyba pierwszej ligi, tak? Ekstraklasy przez 6 sezonów i siódmy to była pierwsza liga już, tak. Okej, da się pogodzić naprawdę granie w Ekstraklasie ze studiowaniem fizjoterapii i 1000 godzin praktyk? No da się, bo skończyłem. Da się, oczywiście tak sobie teraz to analizuję, no człowiek miał trochę może więcej takiej werwy niż teraz, bo teraz mówię tak już trochę gdzieś tam osiadam z pewnymi tematami, człowiek się staje troszeczkę bardziej wygodny. Natomiast wtedy, tak, teraz sobie to analizuję, jak ja to kurczę zrobiłem, że rano 8 gdzieś tam do na uczelnię, 10:30 czy 45 trening, 1,5 godziny, powrót na uczelnię, gdzieś tam w szybki obiad w międzyczasie, wykłady, drugi trening 18:30 do 20 i no i tyle, i 20, tam 30, 21 w domu. A jakoś się ogarniało. To nie było tak codziennie, ale było dużo dni takich w tygodniu. Myślę, że przynajmniej 3, w których tak musieliśmy zasuwać logistycznie pomiędzy różnymi właśnie zajęciami. Także no da się na pewno, aczkolwiek wymaga to trochę poświęcenia, ale miałem coś takiego w sobie, że mówię, okej, to jest jakaś pewna droga, 5 lat muszę to zrobić. Niekoniecznie wszystkie przedmioty są super, które bym chciał się uczyć, ale to jest po prostu zaliczenie i później będzie no, ta droga, w której możemy się szkolić już z kierunków, które sobie bardziej, że tak powiem, upodobamy, tak? Okej, okay, a powiedz mi, bo z tego, co też dowiedziałem się od ciebie, no to ta szkoła olsztyńska wyższa, to była szkoła prywatna. Tak, zgadza się. Czy to dla ciebie ma znaczenie? Czy dla innych ma znaczenie? Czy to uważasz, że gdzieś jak będą nas słuchali, nie wiem, młodsi, którzy mają wybrać, no to mają zwracać jakby uwagę na to, czy studia są państwowe, czy prywatne? Czy, tak. Czy to zależy tylko wyłącznie od tego, co tam chcesz robić? No, w dużej mierze myślę, że zależy to od człowieka, jak w ogóle widzi swoją ścieżkę edukacji i po co to robi. Więc to chyba jest przede wszystkim takie zadanie sobie pytania tego w głowie. Dla mnie nie jest to problem, że to była uczelnia prywatna, czy dla kogoś nie mam pojęcia, bo w sumie nigdy nie czułem się lepszy lub gorszy w porównaniu z uczelnią państwową. Jakoś tak nie porównywaliśmy tego w ten sposób. No ja nie miałem innej opcji tak naprawdę w Olsztynie, ponieważ szukając, no natknąłem się na jedyną uczelnię, którą właśnie było to OSW w skrócie. Natomiast kiedy kończyłem magistra, to dopiero na kierunek taki państwowy wszedł na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, więc dopiero wprowadzili jakby państwówkę. Także nie miałem innej opcji. Patrząc na studia i na kierunki, które gdzieś tam są na fizjoterapii, co uważasz, że jest super, albo co dla ciebie było super na fizjoterapii? I najwięcej z tego dzisiaj korzystasz. Pytasz się o konkretne przedmioty w tym momencie? Tak, no tak? Przedmiot jakby, który jest taki naprawdę, uważasz, że z niego wyniosłeś, albo dlatego, że w ogóle on istnieje na studiach jako przedmiot, albo dlatego, że prowadzący akurat był super i przekazał to, co miał przekazać. Tak, no jeśli chodzi o Olsztyn, to na pewno wielu słuchaczy zna doktora Ryszarda Biernata, z którym miałem przyjemność na 1. i 5. roku mieć biomechanikę i patobiomechanikę. Strzelałem to nazwisko specjalnie. Tak, to dobrze. No, myślę, że znana osobistość już w Polsce od wielu lat. No, ubolewam nad tym, bo na 1. roku to było tylko półrocze i na 5. również, więc bardzo krótkie zajęcia finalnie. I pamiętam, jak na 1. roku patrzyliśmy na doktora jak na kosmitę, jeśli w momencie, kiedy nam tłumaczył, no, powiedzmy, nie wiem, bark czy coś tam z kręgosłupem. Na 5. już troszeczkę lepiej to ogarnialiśmy, szczególnie faceci, bo myślę, że tu mamy lepszą jakąś taką orientację przestrzenną i widzieliśmy to po prostu. Natomiast tak, to był przedmiot i to był
przedmiot, wiesz, przedmiot przedmiotem. Myślę, że tutaj chodzi w dużej roli o tą osobistość, osobę, tak, doktora, która to prowadziła. No, on mi ułożył przynajmniej tak mniej więcej tą biomechanikę, jak nasze ciało działa. Także no, myślę, że to numer jeden, jeśli chodzi o to, co do dzisiaj nawet pamiętam i korzystam z tego w pracy. Więc to by był największy chyba plus. A jak miałbyś powiedzieć coś, co kompletnie jest nieprzydatne, co uważasz, że zmarnowałeś czas, no to jak samo, względem albo właśnie szkoleniowca, albo tego, że dany przedmiot według ciebie jest kompletnie niepotrzebny. Filozofia. Czy są w ogóle takie? Filozofia. Nie, to chyba wszyscy mają na każdym kierunku. Tak, bo chyba filozofia... socjologia, takie są przedmioty chyba obowiązkowe na studiach. Tak, tak, to tak śmiechem żartem, ale no dwa przedmioty, biochemia, biofizyka. Biochemia to były, wiesz, takie... Na początku chyba, nie? Ja miałem tam na pierwszym roku. Pierwszy rok, chyba. tak, dokładnie. To pamiętam, że na biochemii mieliśmy cyklicznie co zajęcia chyba taki test, czy co dwa tygodnie taki test zamknięty, gdzieś tam ABC albo ABCD. Nie mam pojęcia do dzisiaj, jak ja to zrobiłem, ale strzelałem te nazwy chemiczne, które no są jak liczebniki niemieckie czasami dla mnie. Na logikę sobie to brałem, więc nie wiem jak. Trzeba było na 10 pytań 7 zaliczyć, ja zawsze w punkt trafiałem. I na koniec przedmiotu główny egzamin, też zamknięty test, który miał chyba 30 pytań. I tu zaliczyłem 15 na 30 i w punkt cały przedmiot zaliczony. Także no, odetchnąłem po prostu tylko, że to jest zalka i okej. Natomiast biofizyka, no to pamiętam takie jedno zadanie, że trzeba zmierzyć masę klucza zawieszonego w cieczy. Niestety... Znaczy zaliczyłem to też, nie wiem jak do dzisiaj. Tam się trochę pościągało tych różnych takich pod ławką wzorów długich, ale do dzisiaj z tego nie skorzystałem. Także no, to takie chyba najdziwniejsze przedmioty, jeśli chodzi o późniejszą fizjoterapię, którą mamy wykonywać. Bo oczywiście uważam, że fizyka jak najbardziej, jakieś tam, wiesz, no, ćwicząc na TRX-ie chociażby, jak ustawić pacjenta, jak się zmienia opór, no to są jakieś prawa fizyki, ale to nic z tym nie miało wspólnego. Okej, czyli jakby to, co było w podstawie, trzeba było zmienić, a nie przedmiot, nie? No chyba tak. No tak, żeby w tą stronę, żeby to iść bardziej pod praktykę, czy bardziej po to, co będzie robić w przyszłości. A jeżeli miałbyś coś dodać w ogóle do programu studiów, to na czym by ci zależało, żeby jednak nasza fizjoterapia i w ogóle zawód nasz był, nazwijmy to, bardziej mądry? No wydaje mi się, że troszkę, chociaż pomimo tego, że jestem zadowolony ogólnie z tej uczelni pod kątem poziomu wykładowców i myślę, że studentów też nawet, to co bym dodał, tak? Pytałeś? Tak, co bym dodał, tak. Jaki przedmiot albo jakie umiejętności no to takie praktyczne, brakowałoby ci po, nie? Praktyczne na pewno. Troszeczkę, wiesz, takich ćwiczeń powiedzmy nawet między sobą, na sobie, tak? Gdzieś tam w grupie. Natomiast jeśli chodzi o same praktyki, to był plus, bo to była taka pierwsza styczność z pacjentem jakby realnym, więc sama nauka, wiesz, rozmowy, jakiegoś tam dotyku, poprowadzenia o kulach, nauka chodu i tak dalej, pionizacja, więc to fajnie, oczywiście od tego trzeba zacząć, natomiast myślę, że gdzieś tam no, rok po roku troszeczkę to się powinno zmieniać, natomiast no wiesz, ja miałem sprecyzowany mniej więcej kierunek, że to ma być jakaś taka ortopedia i trochę sportu, i trochę tak specjalnie wybierałem oddziały takie ortopedyczne, więc no, tak wtedy wybierałem, natomiast uważam dzisiaj, że powinni nas przeciągnąć po każdym możliwym oddziale, żebyśmy zobaczyli ten przekrój różnych pacjentów i żeby każdy mógł ocenić, jak po prostu jest, jaki rodzaj pacjenta, jak to wygląda i czy tu bym się sprawdził, czy nie, czy to mi się podoba, czy nie, czy się w tym czuję, czy nie, więc powinni chyba nam pokazać bardziej przekrój, chociaż miałem taki jeden czy dwa gdzieś tam spotkania,
odbywanie praktyk w szpitalu miejskim w Olsztynie, fizjoterapeutka, która biegała dosłownie po całym szpitalu i ja się tak zdziwiłem, bo mówię, też wydawało mi się, że będę tego dnia na ortopedii, a ona okej, chodź za mną. No i po każdym oddziale od OIOM-u do Podachasz, tam żeśmy biegali po różnych pacjentach, no i to dla mnie była taka szkoła, mówię, pani tak codziennie pracuje? Ona tak, no to mój zawód. Ja mówię, okej, szacun. Więc to był taki krótki, wiesz, przekrój tego. Myślę, że dobre było to, że jakby dużo osób i to w ogóle tutaj w terapii myślę, że pracuje się tylko i wyłącznie ze sportowcami, tylko i wyłącznie ze osobami, które, nie wiem, są młode i wysportowane, a jednak ta terapia może zupełnie inaczej też jest potrzebna. To, co mówisz, tutaj ma mega, mega, mega jakby, myślę, taki pokaz wszystkich umiejętności, które rehabilitant może pracować, byłby idealny. Ale to ciężko, bo to mega dużo kadry trzeba by było do tego mieć, nie? No, zgadza się. No dobra, przejdźmy teraz do takich rzeczy jak szkolenia. Bo patrząc na twoją drogę gdzieś kariery, zacząłeś robić te szkolenia dość wcześnie. Miałeś na kim praktykować? Jakby to był dobry czas na szkolenia, żeby już tak zacząć na studiach od razu je robić? No, jeśli chodzi o pacjentów, to nie miałem szansy, bo nawet nie próbowałem iść gdzieś tam w trakcie licencjatu, czy tam przy, magistrze, może nie, na magistrze nawet też nie. No, byłem skupiony na tym, żeby skończyć w ogóle kierunek i ten pierwszy czy drugi stopień. No i tak naprawdę całkowicie pochłaniała mnie wtedy piłka ręczna, która była moim zawodem już. Natomiast mogłem... Czy zarabiałeś z niej, nie? Tak, tu już zarabiałem. Natomiast mogłem sobie poćwiczyć na niektórych zawodnikach, tak, ze swojej drużyny. Poza tym tam dwóch kolegów też było na, jeśli chodzi o licencjat, na fizjoterapii ze mną w grupie, więc było nas tam troje bodajże i no i wiesz, bywało tak, że na jakimś obozie po prostu jeden maser z nami był zazwyczaj, w porywach czasami dwóch, ale my też żeśmy ćwiczyli, to było nie za karę, tylko po prostu już chcieliśmy nauczyć się jakiejś tam palpacji, masażu i tak dalej, więc czy to za wcześnie? Myślę, że nie, no myślę, że warto już próbować, tak, i to czucie jakieś swoje tam w paluszkach trochę podwyższać, tak, tą umiejętność ulepszać. Okej, a powiedz mi taką rzecz, jeżeli już zacząłeś ze szkolenia, to te wybory, które dokonywałeś na początku według ciebie z dzisiejszego perspektywy były trafione, bo robisz chyba pierwszy masaż jakiś tam, prawda? To jest taki wybór praktycznie większości osób i teraz czy to rzeczywiście jest nam potrzebne później? Czy od tego jest warto zacząć? A wiesz co, ja jestem terapeutą aktualnie takim, myślę, że troszeczkę zlepiam sobie, myślę, że to wiele osób robi, albo każdy, tak? Jesteśmy na wielu kursach i później w gabinecie to jest taki zlepek techniki z tej, tamtej i wybieramy sobie te techniki, które nam wychodzą, te, które są skuteczne, bo jest takie powiedzenie, nie? Że każda technika jest tak skuteczna jak terapeuta, który ją wykonuje, no i coś w tym jest jak najbardziej. Tak, wiesz co, no, jeśli chodzi o studia, no to tam masaż był jako przedmiot i kończąc, jakby zaliczając ten przedmiot, nie dostawaliśmy żadnego papierka, natomiast uczelnia nam dała możliwość, aby zrobić taki, nie pamiętam ile to było godzin, ale taki kurs dopełniający, po którym właśnie dostawaliśmy taki papier, że ukończyłeś masaż i to jest, no to był pierwszy kurs, także myślę, że tak, jak najbardziej, no elementy masażu myślę są chyba dla każdego niezbędne. Ja lubię też czasami sobie specjalnie urozmaicać pracę, tak, raz jakimś tam, wiesz, powięziówką, czyli na sucho bardziej, raz kapnę trochę tej oliwki, chociaż bardzo rzadko, ale też sobie urozmaicam tą pracę, także myślę, że masaż to no, każdy powinien mieć, chociaż absolutnie nie uważam, że masuję lepiej niż masażysta, tak, bo tutaj dawno już nie mam takiej praktyki i kiedyś myślałem, że będę najlepszym masażystą na świecie, natomiast szybko mi to przeszło, bo... Jak fizykoterapia, nie? Na przykład na studiach, jakie super fajne zabawy. Tak, dokładnie. Szybko sobie zdałem sprawę, jak ciężka jest to praca, jeśli miałbym się tylko tym zajmować.
szczególnie przy moim prawie dwumetrowym wzroście, to bym się wykończył. Także... Są takie duże stoły na ciebie? Są. Wyjeżdżałem tak wysoko? Stoję pół szpagatem nad pacjentem. A dobrze pacjenci mi widzą, co patrzą w dół. Tak. Jakbyś miał polecić jakieś szkolenie takie, które odbyłeś i naprawdę dla ciebie było bardzo pomocne w twojej gdzieś całej karierze? Wiesz co, no na początku to był masaż, później to jedno z pierwszych szkoleń to były jakieś punkty spustowe u Marcina Wytrążka, więc tutaj grzebanie trochę właśnie w tych punktach, w mięśniach, w ogóle w tkankach miękkich, że tak określę, tkanki miękkie to jest coś, co myślę, że młodzi terapeuci od tego gdzieś tam mogliby zacząć, bo myślę, że z większością pacjentów sobie poradzą, przynajmniej połagodzą im bardzo dolegliwości. Natomiast no tak, zawsze przyjdzie ta garstka pacjentów, która rozłoży nas na łopatki i dzięki nim na szczęście się rozwijamy dalej, szukamy innych kursów, ale na pewno polecę, no nie chodzi mi tu o konkretne szkolenie, konkretne nazwisko, po prostu tkanki miękkie. No na wiele szkoleń może jeszcze bym się wybrał sam, tak, jakieś tam manipulacje powięziowe, chociaż tam wiadomo, że różne są opinie na temat każdej metody, ale myślę, że też chętnie bym się tego jeszcze nauczył. Ty w swojej praktyce jakby na co dzień łączysz terapię manualną i ćwiczenie z ludźmi, czyli tak zdrowy ruch, czy coś w tym stylu? Łączę, nie wyobrażam sobie... Dlaczego tak robisz właśnie? No myślę, że wynika... Jako jedna osoba, no bo... Tak, wiem o co chodzi. No myślę, że wynika to z tego, że trenowałem, że w ogóle byłem aktywnym człowiekiem jako dziecko. Gdzieś to naturalnie chyba wynika, trochę jakaś taka potrzeba ruchu, jeśli chodzi o mnie samego. Natomiast no... Ja lubię takie doświadczenia empiryczne, które właśnie na sobie poczułem, na sobie doświadczyłem jakiejś zmiany. Wziąłem twoją kulkę Black Rolla, porolowałem się, pouciskałem się, czuję jak to działa na ciało i tym bardziej potrafię to pacjentowi przekazać, wytłumaczyć lub powiedzieć, że to warto zrobić, tak, że proszę spróbować, no bo to moją pracę skróci, pańską i tak dalej, także i panu i mi to wyjdzie na plus, tak? Ja będę bardziej skuteczny jako terapeuta, bo niektórzy nie zadają zadania domowego, ja nie jestem takim terapeutą. Zawsze praktycznie daję coś. No i nie wyobrażam sobie nie łączyć ruchu jakby, tak? Oczywiście są pacjenci, którzy wymagają być może samej terapii w gabinecie na stole. Są tacy, którzy wymagają być może tylko i wyłącznie jakiegoś tam, jakiejś terapii ruchem. Już nie rozgraniczam, czy to jest rozciąganie, mobilizacja, czy wzmacnianie. Ja to próbuję jakoś tam poniekąd mieszać wszystko, aczkolwiek próbuję też ocenić, co bardziej danemu pacjentowi jest potrzebne. No i nie wyobrażam sobie pod kątem takiej, wiesz, swojej ergonomii pracy, tak znowu bym się wykończył ze swoimi plecami, gdybym miał tylko stać nad kozetką. Także nie wyobrażam sobie nie łączyć. I tak. Miałbyś powiedzieć teraz jakiegoś pacjenta, który nie wyobraża sobie, żeby trafił na ćwiczenia, to jaki to był pacjent? Pytasz się o objawy tego pacjenta, czy o charakter? Nie, no charakter to nie, no bo to ciężko. A bardziej takie jakby no... Typowo do pracy na stole, tak? No. Taki, który nie może się ruszać, czyli w jakimś ostrym stanie, tak? W ostrym stanie kręgosłupa. Zgięty w pół, powiedzmy. Zgięty w pół. No, niech będzie. Dużo takich trafiasz? Nie, bardzo rzadko. Każdemu pacjentowi z kręgosłupem, który do mnie trafia, mówię, że... U pana czy u pani nie jest problem, że coś tam wypadło, wysunęło się, nie wiadomo co tam się stało, tylko po prostu no nie chcę tu strzelać procentami, to jest naprawdę większość i to tak z pogrubionym tekstem większość, to są, no plaga jest teraz kręgosłupów i to coraz młodszych i chodzi mi tutaj o to, że po prostu ludzie się mało ruszają, mamy taki tryb życia, taki tryb pracy, tyle stresów, tyle bodźców, że ten nasz układ nerwowy po prostu jest jak taki, wiesz, elektryczny, nie wiem co, ale
No, strasznie to wszystko działa na nas. Gdzieś, nie wiem, czy to u ciebie ktoś ładnie powiedział, na jakimś podcaście też słyszałem, że człowiek prehistoryczny miał tyle bodźców w ciągu całego swojego życia, a my mamy tyle samo bodźców przez tydzień teraz, więc można sobie tylko, wiesz, uzmysłowić, jak nasz układ nerwowy musi sobie te bodźce wszystkie adaptować, czy przyjmować i analizować. Także no, jeśli ktoś się nie potrafi wyłączyć nawet na 10 minut w ciągu dnia, no to czacha dymi i w końcu gdzieś to wyjdzie. Także staram się, no tyle ile mam wiedzy, staram się tłumaczyć to pacjentom i zawsze mówię, ile pan czy pani wyciągnie z tego mojego gadania przez godzinę czy dwie, no to jak najbardziej to jest po to, żeby to jakoś tam użyć później jakiejś terapii ku temu, żeby to poprawić. Natomiast no, są oczywiście tacy pacjenci, którzy są kuloodporni na taką wiedzę czy porady, no i z nimi się ciężej pracuje, dłużej. I wracają. I wracają, tak. Dziwią się, że raz to, raz to, raz tamto. No, jeśli niektórzy nie zmienią trybu życia w ogóle, nie zrozumieją pewnych rzeczy, no to żaden terapeuta ani lekarz nie pomoże. Może nie, że nie pomoże. Ciężko, bardzo ciężko będzie pomóc takiemu pacjentowi. Powiedziałeś tutaj godzinę, dwie. Chcesz mi powiedzieć, że robisz terapię dwugodzinną? Nie, nie, nie. Chodziło mi o dwie wizyty, tak? Bo czasami... Już myślałem, że ładujesz dwie godziny na jednego. Czasami macham jęzorem, wiesz, wizyta i druga wizyta i nadal nie dociera, więc próbuję jeszcze, ale jak już widzę, że to nie ma sensu, no to oszczędzam gardło. Ja bym tak powiedzieć, tak z doświadczenia troszkę, bo trochę już pracujesz na tej rehabilitacji. Co najgłupszego robią ludzie, że się niszczą? Odpowiedź będzie śmieszna. Nic. Okay. Bo oczywiście znowu można do kręgosłupa tu przytoczyć fajny przykład. Może zacznę od takiego przykładu, że przychodzi pacjent, który ma, nie wiem, między 25 a 30, czyli młody człowiek. No, nawet mi się zdarzały między 20 a 25. Mocne objawy z kręgosłupa. Jakieś badanie obrazowe. Na przykład RTG nawet. I ja patrzę i mówię, chłopie, coś ty robił w życiu. No i gdzieś tam parę osób mówiło, że no jak byłem mały, to pomagałem ojcu budować dom. Więc strzelam, że jakby wiesz, nie mając odpowiednio silnego tego całego, wiesz, aparatu ruchu, już jesteśmy poddawani jakimś przeciążeniom i to gdzieś nam się później, że tak powiem, no to wyjdzie, tak, w którymś momencie w postaci jakiegoś skrzywienia, mega zróżnicowanych napięć, dysbalansu i tak dalej. Więc to są pacjenci naprawdę cierpiący. Co jeszcze? No, drugi rodzaj pacjenta to troszeczkę może starsze osoby, 30, 40 lat, 50, które kiedyś tam pracowały, może nie miały wcześniej takich objawów, ale faktycznie ten kręgosłup jest, no prosto mówiąc, styrany jakąś tam przyszłością i brakiem dbania o siebie później. A trzeci typ osoby, czy trzecia grupa pacjentów z kręgosłupem, chyba największa, no to właśnie siedzący tryb życia, brak ruchu albo brak odpowiedniego ruchu, bo niektórzy przychodzą, mówią, Tomek, jeżdżę rowerem, chodzę o kijkach, trochę czasami basen, spaceruję i napierdziela mnie kręgosłup, więc o co chodzi? No wtedy troszeczkę moje pytania stają się bardziej specyficzne i też często się... To dlaczego boli? Jeżeli no, ruszają się, no bo powiedziałeś, że no, już nie siedzą, tak? No bo to, że wszyscy, to nie jest takie hasło też, że sitting is second smoking, co nie do końca się zgadzam, ale no niby się ruszasz, niby, nie wiem, pływasz, właśnie biegasz, kijki, jeździsz na rowerze, jest to różnicowane. Dlaczego może cię boleć kręgosłup? No przede wszystkim myślę, że do jakiejś aktywności, na przykład możemy się uprzeć tutaj na truchtanie chociażby, no trzeba być do tego siłowo przygotowanym, moim zdaniem, żeby nie robić sobie krzywdy. Oczywiście jakby wiesz, zależy od dystansu, który dana osoba pokonuje, bo im dłuższy dystans, tym mniejsza różnica w ciele będzie. Jakbyś powiedział teraz jeszcze, to zadam ci pytanie dodatkowe, bonusowe, ile jest zdrowo? Ile jest zdrowo? Nie wiem. Zdrowo proszę, nie znam odpowiedzi na to pytanie, niestety nie odpowiem. To zależy od naszego przygotowania. Myślę, że tutaj w głównej mierze. A tak bez przygotowania, bo to o to mi chodziło.
Bez Idę dzisiaj, przygotowania? ja jestem nieprzygotowany, wychodzę na dwór, ile mogę przebiec, żeby było ok. Okej, a mogę cię obserwować, jak biegniesz, czy mam to powiedzieć w ciemno? No, Bo stosować się w ciemno. to jest No, zasadnicze. jasne, Wiesz, ja czasami super. spacerując w parku widzę, jak dana osoba biegnie i nie wiem, ile ona Ja mam biegnie, tak. ale Aha. dramatycznie gdzieś tam, wiesz, kolana, biodra, mówię, o kurczę, no ale nie powiem tej osobie nic, bo jeszcze w papę dostanę. Ja mam taki fetysz, żeby ich nagrywać sami. Też bym chciał, ale wiesz, no okej, ja nie nagrywam. Tak, widziałem jakiegoś I gościa o moi kulach, Insta co czasami przechodził przez pasy u ciebie tam. to są hity, nie? No, Ludzie no, biegną albo jakieś kule używają, których nie potrzebują, to naprawdę. zgadza się. Więc no to jeden temat. Dlaczego ten kręgosłup boli nadal, jeśli ktoś się rusza? Bieg czy spacer, czy kijki? No nie używają tych zakresów kręgosłupa jakby pełnych, tak, dla mnie. I okej, tam jest trochę rotacji, trochę jakiegoś kołysania miednicy i tak dalej. I często też pacjenci mówią, że jak tylko wyjdą na spacer, to im się łagodzi. Czyli ja mówię, okej, ma pan czy pani dowód na to, że praktycznie jakikolwiek ruch już pomaga, więc tylko to kontynuować. Być może to trzeba bardziej uspecyficzniać, jeśli chodzi o ćwiczenia. Więc tłumaczę tym pacjentom, że być może potrzebne jest no, specyficzne rozciąganie, czyli w większym zakresie mobilizacja do skrętu, do nie wiem, zgięcia i tak dalej. Nie wiem, jak ty masz w swojej praktyce, ale bardzo często osoby u mnie z kręgosłupem, ja zawsze sobie staję z boku i proszę o taki swobodny skłon do przodu. No, to jest piękne zgięcie w biodrach. Ktoś ma dobrze w miarę rozciągnięte nogi. Przyjmijmy nawet, że kolana się nie uginają. Później od tyłka do 3/4 pleców gdzieś tam TH się u nie kobiet, rusza. gdzieś tam stanik, tak, to ta deska, wiesz, lędźwiowa jest po prostu sztywna i w ogóle nie ma tego zgięcia i nadrabiamy to garbem w odcinku piersiowym, także A to widać już. Nie zostało trochę to przez to, że w mediach społecznościowych wszędzie mówimy o tym, żeby nasz kręgosłup był stabilny, nie ruszaj A, kręgosłupa i lubię o tym rozmawiać z jakby... pacjentami. Więc to, no myślę, że tłumaczę to tak jak chyba, myślę, że podobnie to też tłumaczysz, bo słucham twoich podcastów i gdzieś tam też było to poruszane. A jak ktoś mówił, że tam się naraził do jakimś nawet, czy badanie chyba wrzucałeś na Facebooka kiedyś, tak, że dowiedli coś. Tam wielka burza była, poszedł hejt. Tak, że ze zgiętego kręgosłupa to się nic nie dzieje. Oczywiście też tutaj zależy, no ile kilogramów podnosimy, ma to znaczenie oczywiście, ale mogę powiedzieć tak, że, znaczy tak tłumaczę to pacjentowi. Jeśli masz podnieść długopis z podłogi, to zrób ten swobodny skłon, niech ten kręgosłup się w taki koci grzbiet ugnie, bo każdy segment kręgosłupa, każdy tak segment no, troszeczkę tego zgięcia powinien dawać i taka cała kolumna kręgosłupa powinna nam stworzyć moim zdaniem piękny łuk i tu się absolutnie nic nie ma prawa wydarzyć, natomiast no, znana wszystkim zasada, jeśli masz podnieść coś ciężkiego, to wiadomo troszkę bardziej podejdź pod ciężar, wyprostuj plecy i zrób to z nóg. Natomiast jest, jakby widzę, też wyjątek i tutaj trochę mógłbym się podpisać pod to, co wrzuciłeś wtedy na fejsa, no bo codziennie podnoszę teraz trochę ze zgiętego kręgosłupa wanienkę dla mojego małego synka wypełnioną wodą i nic mi się nie dzieje, ale jest to spowodowane tym, że na bieżąco powiedzmy dbam o swoją elastyczność w obrębie kręgosłupa. Ja zawsze mówię w tym wypadku, jeżeli jest gotowy, to to zrobi. Jeżeli nie jest gotowy i nagle zrobisz to niechcący, to będzie katastrofa. Tak, tak. No wiesz co, dwa razy mi się zdarzyło tak, że połamało mnie w kręgosłupie i to były dwa przypadki, kiedy ja wiedziałem, że jestem sztywny po całym dniu pracy. I pomimo rozgrzewki, pomimo jakiegoś wstępnego, wiesz, rozciągania i tak dalej, takiego może bardziej dynamicznego, ale po tym treningu czy jakiejś tam jednostce dłużej się rozciągałem i tak dalej, no zdarzyło się to tak dwa razy gdzieś tam, raz przy rwaniu jakiegoś ketla, gdzie to było przysiad połączony z lekką rotacją tułowia, tutaj mnie tak zakuło, że nie wiedziałem, wiesz, jak oddychać i tak jakby mi ktoś gwoździa wbijał, a drugi raz poszedłem swoją nogę sprawdzić właśnie operowaną na piłkę ręczną w zupełnie taki amatorski sposób, wyskoczyłem z prawej nogi, rzucam lewą ręką i wylądowałem no tak, prawa, lewa, czyli takie, wiesz, prawa, lewa, chwila po sobie i poczułem takie tą...
takie tąpnięcie w kręgosłupie, gdzieś tam L5 na samym dole. Dograłem jeszcze ten sparring 10 minut, dopóki byłem rozgrzany, ale mówię, coś tam się zaczyna dziać. Mhm. Rozciągałem się po, no, wsiadłem w samochód, dojechałem do domu, wysiadłem jak stary dziadek z tego samochodu. I ja mam w ogóle spłyconą lordozę, mam jak kij od szczotki. No to wtedy pamiętam, bokiem stanąłem do lustra, to lordoza mi się prawie że do tyłu wygięła. I to trwało 4 dni, natomiast no nie czekałem, nie leżałem aż to przejdzie, tylko starałem się właśnie używać tych kierunków, które były możliwe i mobilizować się właśnie wtedy tam jakąś kulką i tak dalej. Po 4 dniach mi to przeszło całkowicie. Więc... Tak, mielibyśmy tak trochę zakończyć temat, dlaczego ludzie, którzy się ruszają, też może ich boleć. To jakbyś to trochę spłęcił? Bo no, od tego zaczęliśmy. No, tak, tak, tak. No, przede wszystkim trzeba zadać im pytanie, co ćwiczysz, ile ćwiczysz, jak ćwiczysz. No okej, okay, mogę jeszcze podać przykład dwóch chłopaków, którzy właśnie byli mega aktywni. No, dużo jazdy rowerem, aczkolwiek to nie jest ruch żaden dla kręgosłupa. I ćwiczyli na siłowni, czyli aktywne osoby. Jeden przyszedł chyba z bólem barku, drugi coś tam szyja i albo odcinek piersiowy, o, to było tak podzielone. No i jak zapytałem się ich, co ćwiczycie na siłowni, no to wymienili mi powiedzmy 10 ćwiczeń, z czego 7 było na mięśnie, które nas kifotyzują i to były dużo większe obciążenia i kontra 3 ćwiczenia, które ściągają nasze łopatki do tyłu i prostują naszą postawę, w których było to dużo, dużo mniejsze obciążenie, także no, tu już mamy dysbalans i u nich to była śmieszna sprawa, bo wystarczyło, że pokazałem im jakieś tam proste rozciąganie klatki piersiowej, ręki, takie gdzieś tam, wiesz, neuromobilizację taką chyba aż tak to wyglądało, no i to im super pomogło. Także tu trzeba, no myślę, specyficzne pytanie zadać. Co robisz? Ile robisz? Jak robisz? Wiadomo, że nie jesteśmy z każdym pacjentem, czy tam z człowiekiem na siłowni, czy na jakichś zajęciach, nie widzimy, jak on to robi, ale możemy go posprawdzać u nas na sali. Niektórzy robią jakieś tam, wiesz, nagrywanie wideo na bieżni, w zwolnionym tempie, no analizę chodu, biegu. Ja tego nie robię, ale myślę, że no, w niektórych rzeczach w miarę już sprawne oko też mam, co nie działa lub co działa mniej i pod tym kątem staram się później to poprawiać i tłumaczyć pacjentowi, co mu właśnie brakuje. Też bardzo często jakby no, w twojej pracy na pewno używasz już swojego doświadczenia i tego, że już no, jednak pewnie z kilka tysięcy osób przepracowałeś albo kilka tysięcy godzin na rehabilitacji, a jest takie powiedzenie, że jak ktoś pracuje 1000, to już może powiedzieć że jest ekspertem. Mhm. Korzystałeś kiedyś z badań i jakby patrzyłeś na to, czy możesz coś zrobić, czy nie możesz na poziomie EBM-u, czy jednak patrzyłeś na ręce innych? Patrzyłem, co mi zdaje egzamin w gabinecie, patrzyłem, jak pacjent się zachowuje po tym. Nie wchodzę w EBM, wiesz, nie leży mi ten temat, ja nie lubię o tym słuchać, aczkolwiek tak, wiem, że u ciebie w podcastach jest poruszany ten temat cyklicznie, ewidentnie i z ciekawością słucham, jak różne osoby się wypowiadają o tym, ale wiesz co, kurczę, są metody, które nigdy nie będą w taki sposób sprawdzone chyba, a działają i pewne rzeczy ciężko wytłumaczyć, albo nawet jak słuchałem u ciebie w którymś podcaście, super, ktoś merytorycznie pracujący bodajże w jakiejś katedrze czy gdzieś mówił, w jaki sposób badania. Tak, Adam Michoński też od ciebie, Szczecina. Tak, tak, o właśnie, no ostatni odcinek czy któryś tam z przedostatnich. Tak. To jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy to lubią robić, bo to jest kupę roboty i kupę zachodu i kupę tych osób w jakiejś tam grupie kontrolnej w ogóle trzeba znaleźć, żeby to miało jakąś wartościową chyba, żeby to miało wartość dla osób taką, że okej, to jest przebadane, mamy tutaj 1000 przykładów, tendencja jest taka i to działa lub to nie działa. Ja w to nie wchodzę, nie siedzę, nie szukam, także EBM, jak słyszę, jestem troszeczkę najeżony. Tak. To skąd wiesz, co możesz, a czego nie?
Kurczę, no wiesz, każdy z nas ma jakąś intuicję, to po pierwsze. Każdy z nas wyciąga, mam nadzieję, wnioski ze swoich przerobionych pacjentów. Ja myślę, że trzeba mieć talent, żeby skrzywdzić człowieka. W sensie... Też tak myślę. Tak, żeby jako terapeuta skrzywdzić. Oczywiście po różnych naszych zabiegach pacjent ma prawo się pogorszyć i nie zawsze wiemy, dlaczego tak się stało. Ale bywa tak, że no, trwa to, powiedzmy, nie wiem, tam strzelę 3 wizyty, a później idzie jak z górki. Jak, wiesz, także no, ciężko tutaj, kurczę, to jest tak indywidualne, czego nie można. No jak widzę na badaniu jakąś czerwoną flagę, że wiesz, ja rzadko manipuluję, bardzo rzadko, ale jak gdzieś tam bym widział jakąś dużą wypuklinę przykładowo, no to nie czuję się w tym komfortowo i mówię, że są osoby, które tylko tym się zajmują, powiedzmy, a czego też nie rozumiem zbytnio, bo jest to jedna z wielu tam tysięcy technik, które fizjoterapeuta może posiadać, czy kilkuset przynajmniej. Także no nie wiem, to jest takie pytanie, wiesz, no wiem, ciężkie, tak, to zależy, nie? Uniwersalna odpowiedź. To jest piękne słowo, które zawsze tu pada. Ja raczej raczej myślę, że założyłem taką tendencję, że pacjent z problemem, który wraca od lekarza lub po zabiegu, ma bardziej okrojone możliwości w sensie zaleceń lekarza, dużo bardziej, bo lekarz chyba myśli, że pacjent jest sierotą totalną i za chwilę, wiesz, schrzani to, co on naprawił, zoperował. Natomiast fizjoterapeuta, przynajmniej mogę mówić o sobie, jest taką osobą, która raczej, jeśli można i widzę, że pacjent się cyka psychicznie, no to pokazuję, że można i pcham do tego, żeby jakąś aktywność podjął. Także raczej jestem takim terapeutą, który nie chce zabraniać, chyba że jest faktycznie specyficzny przypadek. Raczej pokazuję, że można i co można, jak i ile. Staram się wczuć, tak? To jest też taka no, indywidualna nasza sprawa, ale staram się jakby wejść w tego pacjenta i wyczuć, na ile on może ćwiczyć, i analizuję to, czy go boli, czy nie. Sam przechodziłeś rehabilitację kolana, tak? Bo miałeś operację ACL-a. I teraz jakbyś podszedł pod to też pod badania i pod protokoły, na ile protokoły się sprawdzają? Na ile z nich korzystasz? No, u pacjenta, który idzie książkowo, sprawdzą się super, ale nie wiem. Takich nie ma. Takich nie ma. No nie, jakiś tam odsetek jest na pewno, ale... No tak, na studiach pamiętam, jak to gdzieś tam też u pana Biernata, on lubił te protokoły. Czytałem to z wielkim zaciekawieniem, natomiast mówię, kurczę, okej, kiedyś będę pracował praktycznie w gabinecie, no trzeba by to umieć, trzeba by wiedzieć mniej więcej, kiedy co z pacjentem robić po danej operacji, zabiegu czy kontuzji. Natomiast później... To mi jakoś przeszło bokiem i mówię, kurde, chyba trzeba do tego wrócić. Ale nie wróciłem, bo stwierdziłem, że to bez sensu. A skoro w protokole jest na przykład, nie wiem, po ACL-u 6 tydzień wprowadzamy rowerek, a ja mam pacjenta, który do mnie później trafił, który coś tam, wiesz, nie wiedział, co wykonywać świeżo po operacji, więc trochę ta noga jest taka sklejona, gorąca, ma duży obrzęk i to jest, powiedzmy, jakiś 5-6 tydzień, no to nie mam możliwości go wsadzić na rowerek, więc dostosowuję się do tego, co jest dzisiaj, a nie do protokołu. To kiedy z protokołów korzystać? Jakby patrzysz na nie, czy to... Wiesz co, osobiście nie patrzę na nie. W trzecim, szóstym tygodniu, tak, ma być tyle zdjęcia. Tak. Tamtym tyle i tyle wyprostuj i po takiej operacji. Teraz się to w ogóle... Wiesz co, nie korzystam. Nie korzystam z tego, aczkolwiek no, ktoś może oczywiście zarzucić, dlaczego. Zaglądałem oczywiście wiele razy do różnych protokołów, natomiast nie było to często. Jest to fajne pod tym kątem, że być może czasami w swojej rutynie możesz o czymś zapomnieć i protokół no jest taką, wiesz, przekrojową wiedzą, że nie zapomni o tym. Jest to w jakiś sposób troszeczkę ułożone, jeśli chodzi o jakąś progresję ćwiczeń. No to myślę, że takie plusy można wyciągnąć na pewno z tego. Natomiast te strefy czasowe dla mnie to jest zupełnie indywidualna sprawa. I myślę, że nie można się tym tak twardo, wiesz, trzymać tych ram czasowych.
Skąd dzisiaj bierzesz inspirację? Skąd jesteś w stanie jakby czerpnąć coś nowego? Jeżeli to nie jest to EBM, nie są to protokoły, no to skądś musisz jednak patrzeć na nowości w rehabilitacji. Wiesz co, jeśli chodzi o ileś lat wstecz, na jakieś tam, mówiąc o początku mojej drogi jako fizjoterapeuta, no to każdy szuka chyba tam gdzieś swoich różnych supermenów fizjoterapii. I dzisiaj internet jest no, wiedzą i takimi drzwiami otwartymi na no, wiedzę z całego świata. Aczkolwiek dopiero myślę, że po paru latach doświadczenia można tą wiedzę w jakiś sposób, wiesz, przefiltrować, żeby zobaczyć, czy dany film, czy dany artykuł, czy dany post ma jakąś wartość, czy nie. Jak to weryfikujesz? Życiem? Patrzysz, czy to działa, czy nie? Czy... Wiesz co, no, jest teraz dużo osób, które piszą coś, co wszyscy wiemy tak naprawdę, tylko co jakiś czas to powtarzają i tak dalej. No, wrzucają totalnie takie rzeczy, które... Nie wiem, no to może, wiesz, brzydko brzmi, bo ja już to wiem od paru lat, a ktoś się dopiero dzisiaj tego dowiaduje, więc też może nie mogę tak powiedzieć, ale no większość, spójrz na taki Instagram, no wielu wariatów jest tam, prawda? Różne zdjęcia i tak dalej. To tutaj twój kolega z pracy, Filip Żołądek, się śmiał kiedyś, że słuchaj stary, ty możesz wrzucić najbardziej merytoryczny post na świecie, ja wystawię swoją klatę, oczywiście mówiliśmy tutaj żartem, i tak będę miał więcej lajków i... No, wiesz, ma klatę, nie? Więc... Tak, tak, tak. Ja mówię, wiesz co, wiem o tym i to jest przykre, nie? Z jednej strony. No, ja pozostanę chyba tej bardziej ku temu, żeby być merytorycznym, bo to mnie satysfakcjonuje wewnętrznie, że ja się przygotowuję do czegoś, do czasami jak piszę, to staram się to konkretnie robić i nie wypuszczam jakiegoś, wiesz, takiego babola, który w Gazecie Wyborczej sobie przeczyta gdzieś tam, wiesz, fizjoterapia. Nie, pani domu jest lepsza. Pani domu też może być. Albo poradnik fizjoterapeuty jakiś, wiesz, na papierze czarno-białym. Nie, żartuję, ale no to jest smutna prawda, więc tych takich, wiesz, postów, nie że fejkowych, ale takich o małej wartości, czy takich osób, które szukają raczej rozgłosu i rozejścia się tych ich postów i tak dalej, zdobywania jak największej liczby tych followersów, no ja bym chciał, żeby mnie, wiesz, ludzie z branży ewentualnie oglądali, żeby cenili to, co ja wrzucam na jakieś media społecznościowe, to na pewno. Wracając do idoli, to znowu, jeśli w momencie, kiedy zaczynałem, bardziej śledziłem powiedzmy YouTube'a i jakieś filmy z całego świata, jeśli chodzi o jakiś trening funkcjonalny, elementy terapii, no kilka nazwisk myślę, że każdy z nas oglądał, takich światowych gdzieś tam, czy badaczy jakichś, to żeśmy to śledzili. Natomiast dzisiaj chyba też trochę mniej czasu mam na to, staram się realizować jakieś tam swoje projekty poza pracą w gabinecie i troszkę bardziej tak, wiesz, z chłodną wodą, z chłodną głową na to patrzę, tak. Lubię sobie sięgnąć do książki i cenię sobie, chociaż, wiesz, jakby sięgnięcie do książki nie daje mi certyfikatu o ukończonym szkoleniu, ale no... To nie ma nic na ścianie, nie? Tak, nie ma nic na ścianie, ale wiesz, czytam o czymś, mówię, okej, kurczę, mam takiego pacjenta, to mi trochę pasuje, sprawdzę to jutro czy pojutrze w gabinecie i wiele razy ta książka mi przypomniała po prostu o czymś, o czym zapomniałem, a była to prosta rzecz na przykład, tak? Bo gdzieś tam się zafiksowałem w jakiejś bardziej złożonej wiedzy, a problem był zdecydowanie, powiedzmy, łatwiejszy, więc... Jest taki osąd, że książki są zawsze za daleko, czy książki są już, jak są napisane, są już nieaktualne, ale tu jednak twierdzisz, że można do niej wrócić, nawet jeżeli coś jest za proste, to i tak może tam wrócić, no, nie? No tak, tak. No, anatomia, słuchaj, się nie zmieni, chociaż tam jakieś więzadło boczne, tam jakieś skośne, coś tam wiesz, znaleźli, ale są rzeczy, które się... Rozmawiamy z panią Serafin Krud, taka pani od USG, która nawet dobrze to robi. I ona powiedziała kiedyś do mnie, bo był tam temat pewnego metoda, że ma inny kształt niż ma naprawdę. I ona powiedziała, jak se wytniesz, tak se będziesz miał. No dokładnie. Zgadza się, no także, no ja cenię też papier. Ktoś mi chce pożyczyć książkę, ja mówię,
Fajnie, dziękuję, ale ja tą książkę sobie kupię sam, ponieważ zajrzę do niej. Nie mam stresu, że muszę ją szybko przeczytać i ci oddać, tylko też lubię mieć książkę, mieć ten przedmiot. Zapach książki nowej szczególnie. Natomiast wiesz, no, dużo mamy cholernie tych smartfonów na co dzień. Ja już mam czasami po prostu dosyć tego siedzenia przed tym światłem niebieskim i no tym bardziej wtedy docenię papier zwykły, tak, niż to. Masz Instagrama i tam publikujesz raz na jakiś czas jakieś rzeczy. Tak. Co cię skłoniło do tego, żeby na końcu swojego imienia nazwiska dodać nazwę kursu PGTR? Bo masz tak nazwisko, nazwę PGTR. Czemu tak zrobiłeś? Wiesz co, no w ten kurs... Ten kurs otworzył mi oczy, to znaczy byłem wcześniej na kursie, który też mi otworzył mega, powiedzmy, moje spojrzenie na pacjenta i dzięki temu szkoleniu nie bałem się, powiedzmy, trudniejszych objawów, których bym się przestraszył wcześniej. Natomiast no, to szkolenie, oprócz tego, że jest było najbardziej kosztowne w moim życiu, najdłuższe, było najbardziej konkretne i najtrudniejsze zarazem. Więc chyba to. I teraz dzięki temu szkoleniu ja potrafię sobie ocenić stan pacjenta i tu mówię tak, wiesz, ogólnie, w jakim on jest miejscu w swoim życiu, powiedzmy, jeśli chodzi o ciało. Czy jest totalnie już schrzaniony, jest dużo do naprawy. Kiedyś tego w ogóle nie potrafiłem. Patrzyłem na funkcję, na ruch, na ćwiczenie, na to, co wyczuję palpacją. No teraz mam dużo, dużo dzięki tej metodzie dodatkowych takich narzędzi, gdzie praktycznie każdą sferę mogę sobie sprawdzić od receptorów różnego rodzaju w tkankach po dietę, powiedzmy, po nietolerancję i po emocje, także coś, co kiedyś gdzieś, wiesz, no wspominali nam na różnych kursach, że okej, problem może być psychogenny i tak dalej. Dobra, spoko, ale jak to sprawdzić? Więc nigdy nie, nikt mi nie pokazywał narzędzi ku temu. No tutaj mamy te narzędzia, także to jest mega metoda, jeśli chodzi o sprawdzanie, bo pacjent czuje, co się zmienia, ja czuję i patrzymy, oczywiście nie zawsze jest super efekt, ale to jest takie zero-jedynkowe. Sprawdzam, ok, odruch słabnie, albo się hipertonizuje, więc mam natychmiastową odpowiedź, co zrobiłem i jak to działa na pacjenta. Nie jest to czysta teoria i to mnie mega urzekło też w tej metodzie. Nie zamykasz się przez to na tej końcówce, że jakby nie mówiłeś, o tym, że robisz trening tam funkcjonalny, jaki mu się nie nazywał, tkanki miękkie ważne, a jednak w nazwie masz szkolenie, które tego nie obejmuje. Zgadza się, wiesz co, no tak jak czasami chyba zadajesz też pytania takie, albo może ktoś inny, no nieważne, często takie pytanie pada, czy to jest bardziej, czy lubisz bardziej pracę z pacjentami ortopedycznymi, czy neurologicznymi, no tak, ja zawsze mówiłem, że z ortopedycznymi, aczkolwiek ktoś przychodzi z kręgosłupem promieniującym, to już jest dla mnie to pacjent poniekąd neurologiczny, natomiast no, po tym szkoleniu mogę stwierdzić, że chyba każdy pacjent dla mnie jest neurologiczny. Nie mówię tu o jakimś, wiesz, promieniowaniu ostrym, czy jakimś z udarowcami nie pracuję praktycznie w ogóle. To nie mój profil, nie trafiają do mnie tacy pacjenci. Ale kurczę, no jakby wiesz, dzięki temu szkoleniu zrozumiałem tak naprawdę, na ile to wszystko wpływa układ nerwowy i tak naprawdę jak w tym wszystkim steruję. Także oczywiście grzebię do dzisiaj w mięśniach, w powięzi, staram się gdzieś tam coś normować, natomiast staram się unormować tam odruch, który idzie do danej struktury, czy siłę impulsu. Aczkolwiek, wiesz co, jak byłem podczas tego szkolenia, no to co moduł opadała mi kopara z tej wiedzy i tak dalej. Mówię, kurczę, co ja robiłem 7 lat wcześniej w fizjoterapii, a tutaj takie rzeczy nam opowiadają, że po prostu... No ale pomagałem pacjentom, więc to nie jest tak, że bez PDTR-a nie da się pomóc, tak? Natomiast jak skończyłem metodę i chwilę nią zacząłem już, udawało mi się pracować w gabinecie, to stwierdziłem, że okej, no nie jest to metoda, którą bym chciał każdego pacjenta robić, bo
na dzień dzisiejszy wyczerpuje mnie ona bardzo umysłowo, tak? Ja jeszcze muszę dosyć sporo główkować, co, gdzie i jakie powiązanie. Im więcej pamięciówki pochłoniesz, tym szybciej to idzie. Natomiast jest to metoda, która no, mega trzeba myśleć, jakby łączyć pewne fakty, znać mega biomechanikę, widzieć tak naprawdę też, jak pacjent idzie, czy stoi, co już jest, to możesz wywnioskować z samej postawy, czy dużo z objawów. Natomiast później stwierdziłem, że absolutnie nie chcę każdego pacjenta robić i się zamykać na tą metodę, ponieważ no, sam autor tej metody nie neguje też ćwiczeń, tak? Jeśli mamy jakiś test mięśniowy, w którym w cudzysłowie mięsień wychodzi słaby i my go normalizujemy, to później idź i wyćwicz ten mięsień w normalnym ćwiczeniu. Także to jest absolutnie otwarcie powiedziane i ja jestem tego zdania, że jeśli ktoś długo chodził z jakąś kompensacją, ok, znormalizujmy ten odruch w tamto miejsce czy w jakiś obszar, który ma znaczenie. Natomiast wydaje mi się, że tam już zdążyła się, nie wiem, posklejać powięź albo pogrubić, albo nie wiem, usztywnić i to trzeba zwyczajnie manualnie, po prostu mechanicznie rozbić. Więc łączę absolutnie te metody, ale PDTR mi daje dużo, no jestem takim dużo bardziej kompletnym fizjoterapeutą, wydaje mi się, dzięki tej metodzie niż wcześniej. Ja mam chyba taką tylko przestrogę taką dla osób, które chcą, może by chciały do szkolenia w ogóle pójść, albo myślą, czy pójść. Mhm. Jeżeli planujesz tylko 3 pierwsze moduły, to nie idź. Zgadza się. Oczywiście. Bo nie ma sensu. Ja jestem po 3 i nie pracuję tą metodą, bo nie jestem w stanie. Mhm. Jakby tam nie da się. Uważam, że jest troszkę błędnie ułożone, ale to tylko moje zdanie. To z oddechem, bo ty masz takie fajne szkolenie. Spiro Tiger. Okej, no wiesz co, pytałeś wcześniej o szkolenia, które mógłbym polecić, tam mówiłem o tkankach miękkich. Mm-hmm. To nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze odbywa jeszcze w Polsce. Zniknęło. Tak, niestety tak. Wiesz co, nie wiem ile to już mam, 6 lat, miałem przyjemność być... Ja ci powiem, skończyłeś w 2015, 5 lat masz. 5 lat, okej. Miałem przyjemność być na pierwszych warsztatach w Polsce i to była 6 ludzi, bo to były takie bardzo malutkie warsztaty zawsze. Prowadził to Bartosz Rutowicz z Krakowa, już dzisiaj doktor fizjoterapii. U niego kończyłem bark, szkolenie z barku i z kolana. On jeszcze zrobił szkolenie z stopy, stawu skokowego chyba razem, także też kiedyś chciałbym pojechać jeszcze na to. Te dwa kursy na pewno polecam pod kątem takim diagnostyki i elementów terapii. I w ogóle Bartek jest, kurczę, taką osobą, która ma taki dar do gadki w ogóle przed publiką, że no ja mogę go słuchać godzinami, tak jak i Biernata, także sama jego osobowość w ogóle robi tutaj dużą robotę. Natomiast o Spiro Tigerze właśnie dowiedziałem się dzięki niemu, on wspomniał o tym i no chyba czekał, czy ktoś się zainteresuje, mówił, że jeśli ktoś chciałby zgłębić wiedzę, to prosi o kontakt i ja od razu podszedłem, bo gdzieś tam powiedzmy jakiś kontakt z tym miałem albo chciałem się zagłębić w temat. No i wytłumaczył mi, więc jakby jest to metoda treningowa związana z, no, z urządzeniem, tak? Metoda nazywa się Spiro Tiger, jest prowadzona przez urządzenie, gdzie mamy malutki ekranik analogowy, po twojej stronie jest ustnik, po drugiej stronie jest worek, więc ustawiasz sobie pojemność, ustawiasz częstotliwość, jeśli chodzi o oddech, czyli te szybkość cykli oddechowych, ustawiasz pojemność worka, więc zależy jaki efekt chcesz uzyskać, tak te parametry żonglujesz sobie nimi. Zacząłem sam na tym trenować w momencie, kiedy jeszcze właśnie grałem w Ekstraklasie w Olsztynie i znam takie efekty tego treningu pod kątem sportu i to jest... To co ci dało? Wiesz co, no to jest jeszcze wejście na wyższy poziom wydolności. Zasada taka, że zasada jakby podstawa, nie wiem, biomechaniczna, czy bardziej biochemiczna jest taka, że jednak jesteśmy
przetlenowani, musimy jakby troszkę uspokoić swój oddech, czy zupełnie coś innego? Nie, właśnie wiesz co, tutaj jeden z patentów tego urządzenia jest to, że możesz dmuchać w to urządzenie bardzo szybko, pół godziny i godzinę, i nie doświadczysz hiperwentylacji, ponieważ jest to skonstruowane w ten sposób, że jest to trening o stałym poziomie dwutlenku węgla, więc nie wydychasz go zbyt wiele, więc nie ma szans ci się zakręcić w głowie. Więc jeśli jest to bardzo intensywny trening, no to ze względu na to, że twoje mięśnie oddechowe tutaj, bo ten trening jest bardzo wycelowany w te mięśnie, wszystkie wytwarzają podczas wysiłku dużo dwutlenku węgla, natomiast ty cały czas oddychając masz to w stałym poziomie, no nabywasz też w jakiś sposób tolerancji na ten dwutlenek węgla, więc to ci się później przekłada na to, że jesteś trochę bardziej może dotlenowany, ale no na boisku czułem jako zawodnik wtedy, że nogi nie dają już rady, ale klatkę mam po prostu, wiesz, płuca, klatka piersiowa jest ogromna, tak, i jest lekko, także ja jestem też astmatykiem oskrzelowym, nie mam tego tak mocno nasilonego, mogłem trenować, tam miałem jakieś takie litier, krótkie... Czy tego nie wyłączył? Nie, nie wyłączył, to jest chyba grubsza sprawa u mnie trochę. Aktualnie się odczulam, patrzę, czy to będzie działać, także zobaczymy, okay. Opowiem ci za parę lat, czy mi się udało. Natomiast no, to mi dał Spiro Tiger, to ma bardzo szerokie wykorzystanie ten sprzęt, bo tutaj jest od treningu, tam jest powiedzmy od rozgrzewki po cooldown, jakieś przygotowanie, nie wiem, jako ciekawostka, tam jak kolarze przed Giro Italia kiedyś chyba godzinę nawet rozgrzewali się przed startem po to, żeby nie mieć takiej zadyszki tej pierwszej takiej, tak, po starcie, żeby to już przebrnąć jakby w tym treningu, więc to pomaga ci też szybciej się zregenerować po jakimś wysiłku, natomiast przekrój terapii, no jest też bardzo szeroki, tam jest POHP, astmy, jakieś dystrofie różne, Duchenna, SLA, SMA, także tutaj no kurczę, chciałbym naprawdę czasami dotrzeć do pacjentów, którzy mają no na przykład SLA, SMA, wielu pacjentów umiera z powodu tego, że mięśnie oddechowe zanikają i te osoby się duszą finalnie. Więc kurczę, czasami no, aż afiszowałem się tym sprzętem, że mam coś takiego i naprawdę chciałbym to udostępnić, ale kurczę, jakoś tak, nie wiem, może za mało w tym środowisku siedzę i jakoś, nie wiem, może nie jest mi dane, albo skupiam się aktualnie na innych rzeczach, więc no, nie pracuję z takimi osobami. Ale wiele razy no, korzystałem, efekty były różne, w miarę szybko przychodzą, między 5. a 10. treningiem jesteś w stanie wyczuć jakieś pierwsze efekty. W Olsztynie miałem też paru fajnych sportowców, zrobiliśmy kiedyś takie warsztaty darmowe i gdzieś tam nawet Asia Jędrzejczyk mogła na tym chwilę potrenować, inne osoby, Paweł Papkę nawet też przyszedł, także tak to się udawało, ale jest to całkowicie nisza, totalny temat, kurczę, jakiś taki tabu w Polsce, jeśli chodzi o trening oddechowy, trochę to się rozwija, natomiast mało chyba osób w tym siedzi. No mało, mało. Ja też kiedyś to widziałem, a potem to gdzieś mi zniknęło z oczu. Wrócę trochę do twojej rzeczy bardziej osobistych może. Pracowałeś naprawdę w bardzo fajnym miejscu w Szczecinie. W dużym gabinecie rehabilitacji no, w nazwie Fizio Online. Ciepła posada, są pacjenci, wszystko jest miło i przyjemnie. To cię skłania do tego, że nagle odchodzi stamtąd, no i tam z małą przygodą, ale zakładasz swój gabinet. Wiesz co, ja byłem, czy jestem, byłem takim zawsze człowiekiem, czy fizjoterapeutą od początku kariery, który wiedział, że dąży do tego, żeby spróbować, bo oczywiście nie miałem pojęcia, czy mi to wyjdzie, czy nie, ale chciałem się z tym zmierzyć i zawsze to był mój cel, natomiast wiedziałem, że muszę złapać ilość doświadczenia, żeby dotrzeć do momentu, w którym powiem ok, jestem pewny, że potrafię w jakiś sposób zdiagnozować pacjenta, poprowadzić, zaprogramować mu terapię i chyba do tego gdzieś tam no, czekałem tak naprawdę, więc to mnie skłoniło. Druga sprawa, że no, myślę, że wiele osób pracujących u kogoś czy pod kimś ma wiele różnych pomysłów,
aczkolwiek nie wszystko mogą realizować, a ja jestem osobą, myślę, bardzo kreatywną i czasami mam, kurczę, 10 pomysłów na sekundę i nie wszystkie oczywiście realizuję, natomiast wiele z nich gdzieś tam chciałem spełnić, chciałem wdrożyć i lubię się rozwijać wielopłaszczyznowo, a niekoniecznie no, u kogoś możemy to zrobić, tak? Niekoniecznie też wszystko jest docenione tak, jak byśmy chcieli, więc czasami tylko i wyłącznie ze względu na to z pewnych tematów, powiedzmy, byłem zmuszony się w jakiś sposób wycofać i tyle. I tak naprawdę to wyglądało. Chcesz powiedzieć też trochę bardziej szczegółowo, co jakich możliwości nie daje pracodawca, a dał ci własny gabinet? Wiesz co, no jeśli mówimy o, powiedzmy, zapełnionym grafiku, no to na pewno jest to wyższa półka finansowa. Na pewno jest to większe możliwości, szersze możliwości rozwoju. Co jeszcze? No to przede wszystkim chyba. No mogę siebie realizować, mogę rozwijać gabinet w kierunku, w którym chcę, w sposób, w jaki chcę. Mogę budować zespół, który bardzo powoli to się dzieje. Na razie współpracuję z jedną dziewczyną, która gdzieś tam jest na początku swojej kariery fizjoterapeutycznej i staram się być, w cudzysłowie, dobrym szefem czy partnerem dla niej, żeby też nie być jakimś bufonem, tylko dzielić się swoim doświadczeniem i cieszę się, jak powiedzmy taka osoba gdzieś tam nawet dopyta coś i ja umiem pomóc, dzielę się chętnie wiedzą. Więc to są takie plusy chyba tego. Oczywiście, wiesz, to jest trudny krok dla każdego. Niektórzy się boją zrobić ten krok. Ja z tą decyzją musiałem się przespać wiele miesięcy i w jakiś sposób sobie ułożyć, zaplanować to, żeby to miało jakąś płynność finansową, bo gdzieś tam jakiś, wiesz, kredyt był oczywiście wzięty i trzeba było to jakoś przejść płynnie. No udało mi się to, udało mi się w sposób taki, który sobie, kurczę, nie wymarzyłem nawet, bo pierwszy miesiąc na swoim wyszedłem na plus, także absolutnie to nawet mi się nie śniło, że tak mi się uda, pomimo braku współpracy jeszcze tym bardziej z żadnym lekarzem, który mi zsyła pacjentów, tylko po prostu... Do tej pory nie możesz tego zrobić. Tak, ty też nie? Nie. No, chyba masz taką firmę już rozwiniętą, że nie potrzebujesz tego i ja do tego dojrzewam, czy dojrzałem już, że troszkę, no brzydko mówiąc, machnąłem na to ręką i wróciłem któregoś wieczoru do domu i mówię do żony, że co, budujemy stronę internetową i idziemy grubo w reklamę i gdzieś tam się to finalizuje powoli. I myślę, że to będzie miało jeszcze przełożenie większe w grafiku po paru miesiącach tego, także nie obawiam się, wiesz, jestem dumny z tego, że pomimo braku właśnie takiej współpracy, którą bardzo bym chciał mieć, chociaż z jedną osobą, no w jakiś sposób radzę sobie i widzę, co przez te lata wypracowane zapracowało. Nie mówię tutaj też, czy tylko i wyłącznie o efektach terapii, tylko o samym chyba sposobie jakby bycia w zakładzie czy w gabinecie i no nie wiem, wiesz, każdy inaczej rozmawia z pacjentem, to też te umiejętności się mocno moim zdaniem liczą i wpływają na terapię, więc ten pacjent czasami, wiesz co, może wyjść i możesz mu nie pomóc jakby na końcu, natomiast on doceni to, w jaki sposób się starasz, w jaki sposób szczery lub nieszczery do niego podchodzisz lub podchodziłeś i wielu takich pacjentów dzwoni do mnie, ja niektórych miałem zapisanych w telefonie i mówię, o, pan dzwonił, gdzieś tam 3 lata temu się rehabilitowaliśmy, czy 4, czy 5 i tacy pacjenci do mnie wracają, bo po prostu coś zapamiętali takiego pozytywnego, więc tutaj mega się z tego cieszę i staram się też taką wartość w sobie pokazywać, tak? Czy prowadzenie gabinetu jakby, czy w ogóle prowadzenie własnej firmy jest dla każdego? Uważasz, że to każdy może zrobić? Wiesz co, myślę, że wiele osób może tak twierdzić, że mogą, natomiast no, nikt się nie dowie, dopóki nie zaczną, bo może być świetnym terapeutą, natomiast marketingowo czy swoimi umiejętnościami marketingowymi, chociaż tak jak wcześniej mówiłem na samym początku, nie skończyłem marketingu i zarządzania. A szkoda teraz, co? Tak, może i dobry drugi kierunek by był.
no to tu może przegrać na tym polu, a mając swój gabinet i będąc powiedzmy w pojedynkę, to myślę, że no kurczę, tutaj takie umiejętności to są jedne z kluczowych, tak? Dużo pacjentów z polecenia i którzy doceniają twoje efekty pracy, ale dużo osób cię łapie też po tym, co wrzucisz do sieci i w jaki sposób to napiszesz i ile razy to zrobisz, że im się, wiesz, przewinie reklama czy twój post ileś razy, albo trafisz konkretnym postem w daną grupę osób, tak jak to zrobiłem specjalnie 2 czy 3 razy celując w cięcie cesarskie, po prostu ogrom pacjentek pisała, o co chodzi z tą blizną. Więc no, czasami jest taki boom na dany problem. Nie. Z ciekawością wysłuchuję różnych tam form terapii i no, specyficzna jednostka, tak, zgadza się. Także no, tutaj będąc na działalności w pojedynkę, bo ty jesteś w innej sytuacji, masz sztab ludzi, którzy tam gdzieś mogą cię odciążyć i pomagać i szerzej to robić. Ja na razie jestem dużo mniejszą jednostką. Też nie mam aż takich planów, powiedzmy, żeby mieć 30 osób pod sobą, ale powiedzmy 2 czy 3 gabinety, wcale nie jakieś ogromne, chciałbym mieć i chciałbym móc to jeszcze potrafić ogarniać, tak? Bo jak już mnie to przeskoczy, no to wiadomo, że będę próbował zatrudniać kogoś na rejestrację, kogoś do marketingu i tak dalej, ale to już trzeba rozwinąć dosyć dobrze, żeby to się kręciło i żeby tym ludziom też można było no, godziwie zapłacić za to. To jest twój plan na najbliższe 10, 5, 2? To jest mój plan, tak, w głowie. Ja na razie, wiesz, staram się ten pierwszy gabinet, że tak powiem, uporządkować, żeby to było na jakiejś takiej stałej liczbie pacjentów, bo są różne okresy i różne fale w grafiku. Mam tam jeszcze parę rzeczy do zrobienia w tym gabinecie i dosłownie mówiąc za gabinetem, bo będzie też takie podwórko 150 metrów do ćwiczeń i do fizjoterapii. Na crossfit, tak. Będziemy sztangi dźwigać i tak i głośno krzyczeć przy głośnej muzyce. Tutaj poniekąd spełniło się moje marzenie przypadkiem, ale jak zdecydowałem się na ten lokal, to właściciel mi powiedział: panie Tomaszu, tutaj jeszcze jest takie podwórko do wykorzystania, to należy do tej części. Więc ja mówię: wow, kurczę, tylko to zrobić. No ja mówię: pan co, marzyłem o tym zawsze, żeby w razie ładnej pogody móc pójść z pacjentem poćwiczyć na świeżym powietrzu, a nie kisić się w pomieszczeniu cały dzień, więc no, będzie to za niedługo, mam nadzieję, spełnione. I jeśli tu się rozwinie pierwszy punkt, no to będę szukał powolutku czegoś kolejnego, tak? Więc nie wiem, czy to za 2, czy za 5, czy za 10 lat, nie umiem określić tych, wiesz, barier czasowych, natomiast tak, jest to jakiś taki plan. Jak miałbyś, trochę może z innej beczki, jak miałbyś powiedzieć młodym terapeutom, co robić, co by to było? Jak żyć, panie prezesie, jak żyć? Jak żyć? Co robić? Uczyć się. Jak? Pchać się do tego, żeby praktykować. Jak się uczyć? Praktycznie przede wszystkim. Bo ja nie lubię na przykład takiego czegoś, że ktoś jest profesorem i wszystkie książki zjadł i ma ogromnie głęboką wiedzę na dany temat, której nie mam pojęcia bladego, no ale przykładowo nie dotknął pacjenta i no wiesz, zawsze praktyk, teoretyk będzie miał, będziemy sprzeczni w tym, w tej terapii powiedzmy tutaj i wiele razy mi się tak zdarzało, chociażby z tym pacjentem kręgosłupowym. Pan doktor nie kazał mi się schylać, bo tam się coś, nie daj Boże, połamie, wymsknie i tak dalej. A ja mówię: a boli panią skłon? No do połowy nie boli. Mówię: to proszę się do połowy schylać. I zdarzało się tak, że no wie pan, zadziałało to, no mniej mnie boli. Więc znowu uruchomienie kręgosłupa, a nie usztywnianie. Więc no kurczę, wiesz, wiedza jest teraz na wyciągnięcie ręki. Tworzymy podcasty, fajnie, że to w ogóle wyszło. Nie wiem, ilu tam nas jest, 6 w Polsce teraz, czy może więcej, o których nie wiem. Mega się cieszę, że jeden też... Jeden teraz powstał nowy, jeden, okay. Chyba 6 i jeden teraz powstaje właśnie, okay. Nowy. No więc to jest super, cieszę się, że gdzieś tam udało mi się. Czyli wiesz, nie sugeruję się tym absolutnie, ale przy okazji cieszę się, że gdzieś tam w tej pierwszej piątce mogę w tym uczestniczyć i może dużo wolniej to idzie niż u ciebie,
ale też właśnie tworzę jeszcze coś innego i troszkę mi to pochłania. Poza tym właśnie jestem ojcem od 3 miesięcy, także jest troszkę innych zajęć ciekawych. Grubo. Grubo, tak, ale to bardzo pozytywne jak najbardziej. I tak się dziwię, że mam czas na to wszystko i pozdrawiam żonę i dziękuję za wyrozumiałość, za to, że mogę się realizować w tak znacznej ilości godzin w ciągu doby. Koniec. Ogłoszenia parafialne. Parafialne ogłoszenie. A jak byś poszedł do takiego tematu, bo mówisz to o tych młodych, którzy mają się uczyć i praktykować, co by było, gdyby to oni płacili za praktyki? To znaczy, że przychodzą do nas i ty im dasz praktykować, ale oni za to muszą zapłacić, no bo ty im pokazujesz wiedzę, którą to byłeś na szkoleniach, za które zapłaciłeś. Czy to jest dobry kierunek, czy nie? Wiesz co, tak jak powiedziałem ci, jeśli znam problem, lubię się dzielić wiedzą, jeśli wiem, że jestem w tym momencie mądry i jestem pewny tego, co mówię, to lubię się dzielić wiedzą. Jeśli nie mam wiedzy na dany temat, absolutnie się do tego przyznaję, rozkładam ręce i mówię sorry, jeszcze jestem za głupi albo po prostu, nie wiem, idź do kogoś innego, dopytaj, ja też muszę sprawdzić albo czegoś nie pamiętam. Spotkałem się z tym kilka lat temu, ale to ktoś mi powiedział właśnie z młodych, że gdzieś tam mieliśmy iść na praktyki i ktoś chciał kasę od nas. No ja wtedy parsknąłem trochę śmiechem, wiesz, nie byłem przyzwyczajony ze swoich czasów, bo nikt od nas nie chciał pieniędzy. Myślę, że to zależy od praktykanta na pewno, tak? Bo pierwsza kwestia, jeśli miałby ci płacić, no to strzelam, że nie były to jakieś kokosy do zapłaty dla takiego. No nie. Chodzi o to, żeby on... Znaczy, no dzisiaj niestety jest taki rynek trochę, że jak płacisz, to wymagasz, jak płacisz, to lepiej z tego korzystasz. Więc myślę, że do obu stron pozytywne. Wiesz co, myślę, że dla osoby, która na pewno przychodzi na praktyki po wiedzę, a nie po to, żeby odbębnić jakby domaga się dosłownie, wiesz, chce żywcem wydrzeć z ciebie tą jakąś wiedzę i praktykę i to, żebyś mu pozwolił cokolwiek zrobić jakiegoś tam prostego z pacjentem, to myślę, że jak najbardziej mogłoby to wypalić. Natomiast my z drugiej strony, czyli jak do mnie by przyszła taka osoba, ja bym chciał jakieś pieniądze, to myślę, że nie mógłbym od niej przez to, że ona mi płaci, wymagać czegoś więcej, bo wiem, że ta osoba dopiero się uczy, więc i tak, wiesz, ona jest no, kimś początkującym, także tutaj absolutnie przez to, że ja biorę pieniądze, nie sugerował się bym tym, że dobra, tu mi płacisz, no to teraz ja sobie idę na herbatę, a ty ćwicz pół godziny z moim pacjentem, nie? Nie w ten sposób, na pewno nie chciałbym, żeby to wyglądało. Ale myślę, że jak najbardziej otwarta sprawa, jeśli ktoś ma, wiesz, do wyboru, czy to nie jest jakiś przymus, każdy zadecyduje sam, jak najbardziej mogłoby to zdać egzamin. Co byś poradził starszym rehabilitantom, którzy już pracują powiedzmy dłużej niż my, bo to 8-7, tak? Tak, a mogę radzić starszym? No dlaczego nie? Nie wiem, głupio. Wydaje mi się, że są fizjoterapeuci dłużsi stażem od nas, ale gdzieś tam się zatrzymali w swojej ścieżce edukacji, ale to może bardziej do nich, tak, że uczcie się dalej, no nie wiem, kurczę. Czyli to nie samo wiem. Co na młodych, nie? Zobacz, jakby. Tak. No poszerzajcie tą wiedzę, bo wiesz, tak faktycznie, jedni skończą metodę jakąś czy dwie i kurczę klapki na oczy i nie widzą świata poza tym. Ja trochę mam alergię na takie osoby, bo okej, wiedza, wiesz, teraz fizjoterapeutów porównując powiedzmy, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu to jest przepaść jakaś i te osoby teraz naprawdę młode mają już dosyć sporą wiedzę niektórzy, ci, którzy drążą po książkach, po internetach, po kursach, mają dużą wiedzę niż powiedzmy my w ich wieku, czy w ich stażu gdzieś tam, tak mi się wydaje. Nie wiem, co poradzić starszym, no żeby się otworzyli po prostu, wiesz, to idzie naprzód, anatomia się nie zmienia, tak jak mówiłem, natomiast są różne ciekawe metody, różne metody działają i trzeba, myślę, dla samego siebie, ja bym się znudził w cholerę, jakbym miał robić to samo non-stop jedną metodą, a znam takich fizjoterapeutów, którzy skończyli ileś tam szkoleń, ale non-stop mucą to samo. Okej, jest jakaś tam, wiesz, skuteczność dosyć wysoka tego,
Natomiast ja teraz potrafię sobie to wywnioskować teoretycznie, wytłumaczyć dzięki może szkoleniu PDTR, co ta osoba, dlaczego ta osoba ma efekt, chociaż nie wie, co robi tak naprawdę, tak wiesz, zagłębiając się w szczegóły. Więc analizując pracę innych, widzę, że ktoś robi, ma wyczucie, ale nie wie, co robi, tak naprawdę nie wie, w jaki sposób to zadziałało, ale zadziałało i super, nie? I mam w tym pewność siebie, rzucę jeszcze dodatkowo jakimś humorystycznym żartem i jest super. Także no nie wiem, co tutaj już nie potrafię starszym, nie chciałbym jakoś starszym kolegom doradzać. Każdy ma swoją ścieżkę. Fajne było to na PDTR-ze, że tam przyjeżdżają jednak, myślę, już terapeuci z jakimś doświadczeniem. I fajne było to, że w pierwszym dniu, czy od początku tego szkolenia, totalnie praktycznie każdy z nas zaczął od zera. Bo po prostu to jest nowy system pracy, dla każdego z nas totalnie nowy. No a przed tym szkoleniem uświadomili nam jeszcze, że nawet nie potrafimy dobrze testować mięśni, więc czy tej reaktywności, więc to już się zaczęło ciekawie. No i tyle. I tam taka fajna atmosfera, nie wiem jak ty to wspominasz, ale to chyba jedyne takie szkolenie, które aż tak super fajnie wspominam poza merytoryką, gdzie no, bo każdy... Długość szkolenia myślę, że to zrobiła, wiesz? Ja zawsze myślę, że te długie szkolenia pięciodniowe zawsze charakteryzują się lepszym, tak, lepszą, tak, co tak, myślę, tak. Dwa dni to już jakby nie zależy ci na Poznaniu. Tak, tam tak. Masz 15 dni, więc to samo jak na moim pierwszym PNF-ie. Ale chodzi mi o coś innego troszkę. Tam wiesz, każdy asystent, no kurczę, do rany przyłóż, mega wiedza i to nie jest tak, że ktoś się wywyższa swoją wiedzą. Prosisz go o pomoc, podchodzi, pokazuje ci z uśmiechem. No wiesz, my robimy duże oczy, że on tak szybko znalazł, a my się tu męczyliśmy. I to jest fajne, że oni nie sprawiają takiego wrażenia, że są, wiesz, wyżej od nas. Mówią, okej, my tak też wyglądaliśmy na pierwszym module i teraz super się na was patrzy, jakie macie miny. I później, wiesz, ja teraz też poprosiłem, że gdzieś tam być może za rok, jak już trochę syn podrośnie, to chciałbym pojechać na asystę tego szkolenia, żeby też sobie przypomnieć materiał i żeby spróbować od tej drugiej strony szkoleniowej, bo po dzień dzisiejszy nie dorosłem jeszcze do tego, żeby skonstruować jakieś swoje szkolenie. Myślałem już o tym dwa razy być może nawet zabierałem się do tego, ale nadal stwierdzam, że to jeszcze nie mój czas. Ale na asystę spoko. No i tym pięknym akcentem zakończymy sobie dzisiejszą rozmowę na temat rehabilitacji, na temat uczenia się, szkoleń i wszystkich rzeczy, których dookoła trzeba ogarniać, żeby być rehabilitantem na tym naszym pięknym, wspaniałym polskim rynku. A moim gościem był Tomasz Garwacewicz. Dzięki za zaproszenie. Tomku, mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję ci bardzo również za ten występ. To był podcast serii Dachowski Pyta, a ja was już zachęcam do słuchania wszystkich innych podcastów. Jeżeli ten widzieliście po raz pierwszy, to jest za wami jeszcze mnóstwo godzin do przesłuchania na spacerach, których teraz dużo, na rowerach, których będzie coraz więcej, na wszystkich innych aktywnościach prozdrowotnych i w maseczkach, tak, wtedy wasze uszy mogą spokojnie słuchać podcastów serii Dachowski Pyta, więc do zobaczenia. Body.